Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale z The Sims 4, która będzie się nazywać Piankowe Perypetie. Tak, ostatnio nabrałam nieco ochoty na właśnie stworzenie jakiejś luźnej, niewymagającej serii Simsów, gdzie mogłabym sobie po prostu robić co chcę, bez większego planu, ładu i składu, czyli po prostu wszystko i nic. No i powstaje właśnie takie coś. No i w tej serii będę sterowała Simką, potem jej rodziną, oczywiście tworząc własną historię, czyli jak to mówimy, wracamy do podstaw grania w Simsy. Będzie to, myślę, takie rozluźniające dla mnie i przy okazji mam nadzieję, że się Wam spodoba. Ostrzegam tylko, że moje serie z Simsów nigdy nie są normalne, więc pewnie zadzieją się i tutaj jakieś kosmosy ciężkie do ogarnięcia dla umysłów śmiertelników. Także ostrzegam, przynajmniej ci z Was, którzy śledzą mój kanał i śledzą moje serie z Simsów, to mogą się domyślać, jak te serie wyglądają, znaczy wiedzą, jak te serie wyglądają, więc mogą się domyślać po prostu, jak i ta seria może wyglądać. Więc no, tak tylko ostrzegam, że może być dziwnie. Okej, no i zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. I myślę, że polecimy sobie. Ja ogólnie stworzyłam już sobie simkę, którą będę sterować. Także klikamy nowa gra. Tak, tym panem nie będziemy sterować. Stworzyłam już sobie rodzinkę, żeby już was po prostu nie męczyć. Znaczy rodzinkę, simkę. To jest właśnie ona. Zamień tego pana. Wow. Czemu mój kot zrobił się czarny? What the heck? Ej! On był biały! What? Co z... Co tu się zadziało? Ej! Ta gra jest zła i niedobra. What the heck? Dlaczego? Spróbujmy jeszcze raz. Tu widzicie, jest biały. Help me. Why this is happening to me? Fail na samym początek. Dobra, zaraz spróbuję to ogarnąć. Jeśli tego nie ogarnę, to się zrobię cięcie. Po prostu kocham takie rzeczy. O! Jest! Uff! Boże, ale się wystraszyłam. Masakra, dobra. Więc tak, stworzyłam sobie właśnie simkę. Kasia Pianka się nazywa. Dlatego właśnie piankowe perypetie, ponieważ będziemy sterować rodziną pianek. Tak. Nasza Kasia jest ogólnie osobą, oczywiście kochającą koty. Jakże by inaczej, jest osobą infantylną, co trochę jakby jest podobne do mnie. W sumie ona jest taka bardzo podobna do mnie, ale nie wnikajmy. No i jest romantyczką. Na razie ma ustawioną aspirację jako pokrewną duszę, ale myślę, że z czasem to będę zmieniać w trakcie, jak będziemy nią sterować i będzie się rozwijać ta moja dziwna historia. No i tak, to jest jej klasyczny strój, zwykły. Na razie ma tylko jeden dobrany. Oficjalny wygląda tak. Bardzo często zresztą dobieram chyba ten strój, tak mi się wydaje. Sportowy jest w ten sposób. Ma nawet fancy zegarek. To jest jej strój do spania. Na jumprezę wybrałam coś takiego, chociaż szczerze mówiąc nie jestem do końca zadowolona z tego stroju. Myślę, że się jeszcze zmieni.
No i strój kąpielowy taki. Ogólnie bardzo, bardzo lubię tą fryzurę i ciężko by było jej wziąć coś innego, ale myślę, że z czasem też jej będę zmieniać fryzurę na jakieś inne, żeby było też ciekawiej i w ogóle. Tutaj nic takiego nie ma chyba zmienionego. No i postanowiłam, że będzie właśnie miała kocią towarzyszkę, także to jest plamka. Plamka ma dużo plamek. Jak to plamka? Ma również nawet niebieskie wąsy. Takie gradientowe troszeczkę. Ogólnie jest kotem singapurskim. Chociaż jej trochę chyba pogrubiłam ogon. No, i tak to poza tym pododawałam właśnie jej te plamki różne. Była ciekawiej. Wyglądała. Jest przyjazna, jest sprytna i jest łowczynią. Także będzie przynosić różne dziwne rzeczy do domu. Matko, już się boję. Okej. Także pani Kasiu, idzie pani w świat. Okej, okay, i myślę, że zagramy sobie w tej najnowszej lokacji, czyli w Brindleton Bay, ponieważ moim zdaniem jest ona taka najciekawsza i najmniej w niej grałam w ogóle, także myślę, że tutaj będzie idealne miejsce do zamieszkania właśnie dla Kasi. Tym bardziej, że tutaj jest również miejsce z latarnią morską i ona bardzo marzy, żeby właśnie kiedyś zamieszkać blisko tej latarni morskiej, czyli tam, gdzie obecnie jest muzeum. Ale być może kiedyś to się zmieni. Może jakoś się uda, nie wiem, zrobić tak, żeby tu była jakaś parcela mieszkalna i może będę miała szansę zamieszkać blisko latarni morskiej. Zobaczymy jak to będzie. Tak, ogólnie chciałabym zamieszkać w tym domku, ale widzę, że będzie z tym problem. Więc myślę, że zrobimy sobie tak. Może tak, zrobimy sobie małe cięcie. Ja spróbuję zobaczyć, czy da się obniżyć wartość tej parceli, żebym ja ją mogła kupić. Także zaraz do Was wracam. Okej, okay, jestem z powrotem. Jak widzicie, nie udało mi się tutaj zorganizować nam innego domu za bardzo. Znaczy tego, którego chciałam, czyli gdzieś tam on był, jak mi się wydaje. Gdzieś po drugiej stronie tego miejsca. No w każdym razie zostałam na takiej małej działeczce. Ponieważ tamten dom jest zdecydowanie za drogi, bardzo drogi i nie dało się sprawić tak, żeby on był tańszy za bardzo bez zmiany jakby jego kształtu i pomieszczeń i tak dalej. Więc zdecydowałam, że najpierw po prostu zamieszkamy tutaj, zdobędziemy więcej kasy i potem się najwyżej tam przeprowadzimy. Postawiłam taki domek. To jest taki najprostszy, zwykły domek, gdzieś tam znaleziony w galerii, ponieważ ja nie umiem za dobrze budować, więc się posłużyłam takim domkiem. On jest, jak mówię, dosyć prosty, ma kilka pomieszczeń, czyli oczywiście sypialnię, kuchnię połączoną z salonem i tutaj była sypialnia wcześniej, ale ja postanowiłam, że będzie gabinet, no bo bez sensu mi na razie druga sypialnia. No i pododawałam oczywiście rzeczy dla kotków, zmieniłam chyba kolor łóżka tylko i kolor podłóg, bo było zbyt ciemne jak dla mnie. No i w sumie to tyle chyba. Także myślę, że możemy zacząć nasze życie. Tak, możemy się pobawić z naszym kotkiem. O, albo pogłaszcz najpierw. Niara! Poznaj. Ojej, czemu jesteś smutna? Ona się tu chce bawić z kotkiem. To pobawimy się troszkę. Zaproponuj przyjaźń. No. Może być. Pobaw się wskaźnikiem. Kasia i plamka przyjaźnią się. Jej! Miau.
co ci nie pasuje, kobieto? Macie tu za mało miejsca coś. Dobra. Zwierzaki są kochane w każdych Simsach. Po prostu nie umiem żyć w Simsach bez zwierzaków. To jest bardzo ciężkie. No. Kasiu, jak się czujesz na nowym miejscu? Jak ci się podoba? Mam nadzieję, że... szczęśliwa. Spoko. Dla mnie to pasuje. dobra, potrzebujemy, mamy spoko. Możemy ją jeszcze przytulić i... zmiastruj? Nie. Chciałam zapytać, czy wszystko u niej ok, ale chyba jest ok, bo nic się tu nie boja. Dobra, to napełnij miseczkę. Od razu. Dobra, już zostaw tą zabawę wskaźnikiem. Co ty tu chcesz? Odśwież się przed lustrem. Powiedz dowcip. Kup piłkę. Wow! Co tu się zadziało? Dziwnego. Czy my tu mamy alarm? Jezu. Nie mówcie, że nie mamy alarmu. Czy w tym domu nie zainstalowano alarmu? Chyba nie. Nie podchodź, tylko szukaj alarmu, moja droga. Dobra, tu mamy przeciwpożarowy. Bardzo proszę. Aha, a to jest to samo? Już nie ogarniam z tymi alarmami. W każdych Simsach jest inaczej. Chciałam... Dlaczego mi nie dałaś jej? Nakarm ją. No, żeby nie była głodna. Dobra, a my idziemy szukać pracy, bo mamy co prawda 1000, ale oczywiście chcemy sobie... chociaż w sumie... Czekajcie, bo tu można było chyba tak to zrobić po prostu. Okej. Tak, i myślałam nad tym, jaką karierę na razie jej wybrać. I myślę, że Kasia jest dosyć ambitną osobą, mimo że może po niej tego nie widać. Ale chciałabym wybrać też coś, czego jeszcze nie robiłam tutaj. A nigdy nie byłam na przykład astronautą. Więc myślę, że taka praca byłaby całkiem spoko, tylko że, o matko, będę pracować aż od 8 do 17, strasznie długo. No ale Kasia też marzy o właśnie lotach w kosmos, więc chciałaby zobaczyć inne światy i być może jakichś kosmitów, więc myślę, że na razie mi to pasuje. Dobra, i zaczynamy w poniedziałek. Także dzisiaj mamy jeszcze dzień wolny. Może ktoś do nas przyjdzie. Zobaczymy. Okej, Kasia się wzięła za czytanie jakiejś dziwnej książki. Okej, powiedz mi jeszcze, ty moja droga, bo... Ja nie jestem tutaj w temacie, jak wy macie z tym życiem. Wyłącz wolną wolę, nie. Automatyczne starzenie, granisimowie, tak? Automatyczne starzenie, granisimowie, długie życie. Co? A tego nie było wcześniej. Wow. Do 150, ale to chyba nie w rodzinie. Nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego. No dobra, to jest chyba wszystko spoko. Nie mamy żadnych umiejętności. Przydałoby się nam pouczyć gotowania. Czy my mamy jakieś umiejętnościowe książki? Jakieś takie same dziwne. Gdzie jest twój telefon tutaj, Boże, muszę się ogarnąć. W tych Simsach dawno nie grałam. Jest dzień wolny. Porzuć pracę. Graj w grę.
Gdzie to było zamówienie książek? Może na komputerze. Ona się już. No, musisz być złośliwa, wiesz co? No, ja bym chciała, moja droga, żebyś ty zamówiła książki. Świąteczne. Aha. Książki. O. I książki, oczywiście, umiejętnościowe. O gotowaniu. Drugi tom też, trzeci też. A co? Bo. Jezu, już myślałam, że 1000 mi chcą za te książki. Sens. Dobra. Te dwie sobie na razie schowamy na półkę. Może nas jacyś sąsiedzi odwiedzą? Ktoś tu nas stalkuje. Jakiś sąsiad. Okej. Okay. Dobra, Kasia, może jednak zostaw tą książkę na razie. I poznaj sąsiada, który dziwnie cię stalkuje pod oknami, zamiast zapukać do drzwi. Cześć, jak się miewasz? Rzuć mu szalone spojrzenie. Na pewno go to oni śmieli. Matko Puska. Szalona kobieta. Całuj dłonie. On jest wampirem? Poplotkuj. Może ci coś powie. Umiesz się bić? Masz takie mięśnie. Jesteś wampirem? O, pożartuj o bananach. Świetny pomysł. O, ktoś tu ładne sukience. Popyla. A gdzie nasza kicia? Boże, ona gdzieś tam poluje, nie wiadomo gdzie. To krzyż zakazany słowa. Jak mam. O, poentuzjazmuje się wampirami. Może ci powie, że jest wampirem. Zresztą moim zdaniem nie wygląda jak wampir. Chociaż ktoś tam wie. Co to? Kotek w kapeluszu? Lol. Kotek w kapeluszu. A mi się wydawało, że tam nie było do wyboru kapeluszy. Ale może się mylę. Entuzjazm się kotami. No, dlaczego? Dlaczego idziesz oglądać jakiś głupi serial? Dobra, czytaj o gotowaniu. Czytaj, czytaj. Na razie poziom pierwszy. Kicia, gdzie ty chodzisz? Aha, polujesz na ptaki. Albo i nie. Dobrze, że masz dzwoneczek. Tylko że ona śmierdzi. Wyraźnie coś robi na tym telefonie. Czy ty robisz zdjęcia mojemu domowi i wstawiasz na Instagrama? Uspokój się. Teraz... Nie jestem pewna, czy koty się kąpie tutaj w tej grze. Mam nadzieję, że nie. Lol. Nie bierz tego! Co ty karmisz mojego kota? On ma żarcie w domu. No i podniósł to z ziemi. Lol. Brawo. Brawo, geniuszu. Jakie ty masz rzeczy tutaj? Ha, granie w szachy. Super, nie mam szachów. Chyba, że da się grać na komputerze. Czy tu się da grać w szachy? Chyba nie. Sieć? Eksploruj? Aha, o wychowaniu dzieci. Ty, może kup czosn... A nie, bo to musisz nasiona mieć. Kurczę, bo ja się boję, że nas tutaj będą wampiry atakować. Aha, bo on ci to zostawił na progu.
Brawo. Czy możesz go wyprosić? Tak nie bardzo chyba. Nie wszedł ci nawet do domu, więc w sumie to trochę dziwne. Ja tu chciałam sąsiadów poznawać. Nikt nie przyszedł mnie przywitać. Co za sąsiedztwo? No oprócz tego stalkera oczywiście. To jest jakiś dziwny. Czekajcie, może jak mu coś podam. Makaron z serem. Idealna potrawa. Może jak mu coś podam, to wejdzie do domu, chociaż to dziwnie wygląda, jest tak starczy na zewnątrz. Czeka na dogodny moment, żeby, nie wiem, zrobić mi krzywdę. I tu chciałam jakieś koleżanki poznać. I tu nawet koleżanek nie ma. Możesz go zaprosić? Zawołaj na posiłek. Nie, sama nie bierz porcji, tylko jedz tą. Aha. Ale nie! Kot nie! Kot nie! Kot ma tam jedzenie. No i tak, świetny plan. Świetny plan. Czemu ten telewizor ciągle chodzi? Wyłącz go. Brawo. To on nie może w ogóle wyjść, ale czemu? Bo przecież rozmawiałam z nim, więc powinien móc wejść do mojego domu. Chyba, że mam jakoś zablokowane, ale... Nie, chyba nie. Weź to sprzątnij po sobie może. No, ale to już mogłeś skorzystać. Ach, te komitety powitalne to macie kiepskie tutaj. Zdecydowanie. Gdzie jest nasz kot? Flamka, nie, nie uciekaj. Przytul. Poznaj. Dlaczego? Aha. Dlaczego musiałaś iść do toalety z tym kotem, żeby go przytulić? No nic, nigdzie. Chciałam się z tobą pobawić. Kto mi zabrał wędkę? Czy ja ją wzięłam? Ej, kto mi zajumał wędkę dla kota? Wyjmij zabawkę dla plamki. Okej. Tą książkę to ty... Jak słodko. No i przez to musiała iść tutaj, usiąść i czytać. Ej, gdzie jest... No i poszedł ten stalker. Serio, smutno mi, że nikt do nas nie przychodzi. Po prostu... Będę musiała sama sobie wybrać to miasto. Aha! Ten stalker tu siedzi! Ej, czemu mnie podglądasz przez okno? Co tu się dzieje? No, tylko automatyczne w ogóle. O, drugi poziom gotowania, super. Na razie to i tak nie będzie mi za bardzo potrzebne. Okej. Rozpieszczaj na kanapie. Co ty tu chcesz? Szukaj informacji o wampirach. Buduj z klocków. Hmm.
poprzytulajmy się. Brał. Brał, brał. Urocze. Jeszcze z tymi niebieskimi wąsami. I tą książkę znowu zostawiłaś tutaj. O, daj jej przysmak. I możesz ją wyszczotkować. Miałaś jej dać przysmak. Co już nie ma? O. Bemba. Arpenoi. Chrup, chrup, chrup. Ojej, i co jej jest teraz? Co się stało? Czeka na czystą, pachnącą kuwetę. No ale tu jest przecież. Aha, ty też koniecznie potrzebujesz toalety, widzę. Dobra, postanowiłam kupić tą kuwetę jednak droższą, bo żeby nie sprzątać za bardzo. Tylko, czy ona ma jakiś problem z tą kuwetą? Mam nadzieję, że nie. O, dobra. Niestety w łazience mi się nie zmieściła, więc no, jest tutaj. I co ty poszłaś robić? Nie no, przestań trollować, no, dziewczyno. Boże, ona ma jakieś dziwne zapędy. Dobra, poszukaj tych informacji o wampirach. A ten stalker dalej tu siedzi. Czy on się zbugował? Stało być, kurde. Raz być dla człowieka miłym i proszę. I proszę. Już ten Brand się do mnie przyssał tutaj. O! Okej. Okay. Lubią spać w trumnach, spoko. Właśnie, może napiszesz jakąś książkę dla dzieci. W międzyczasie, póki nie jesteś astronautką. Dobra, owoce plazmowe. Super. O, tygryski nie drzemią. Może nie. Plamka i... Plamka i jej przygody. O. Idealne dla dzieci. Dobra, niech coś napisze, niech będzie z tego kasa. Co prawda mam marne umiejętności literackie jeszcze, ale spoko. Damy radę. Co to jest? Jakiś kwiat. Aha, bo to już nie sprząta. Wow, ścinka? Nie. Dobra, jest w sumie 21. To zaraz będziemy kończyć, ją wyślemy spać. Taki wstępny, bardzo luźny odcinek z tego. Także, kotek będzie z nami spał. No. Także, no wszystko się zacznie bardziej rozkręcać, jak ona już będzie miała pracę. Pojedziemy sobie. Ojej. Ona chyba nie lubi komputerów. To niedobrze. Nie rozmawiaj z nią teraz, bo masz ważne sprawy do załatwienia. W sumie jest 22, to może tą książkę skończysz później. I pójdziesz spać. No nie przetłumaczysz jej. Komputer jest dla dorosłych, tak. Nie dla kotów. O, a ona poszła sobie na łowy chyba. Gdzieś. No dobrze, myślę, że... Nasza kicia poznaje kogoś. O nie, no czemu atakujesz kotki? W okolicy, no wiesz.
Plamciu, jak możesz? Czekajcie, bo chcę zobaczyć, co za kot jest w ogóle. O nie, jakaś przybłęda Bubi. Biedna, została poturbowana. No nic, dobra, na razie będziemy kończyć. Jak mówię, to jest taki wstępny odcinek, więc wszystko się zacznie, myślę, rozkręcać jakoś w najbliższych odcinkach. Zresztą niektóre pewnie będą takie trochę bardziej spokojniejsze, bo nie dam rady, żeby chyba w każdym odcinku coś takiego bardzo, nie wiem, wielkiego się działo. Tym bardziej, że te Simsy jeszcze też nie dają takich możliwości, jak chociażby The Sims 3 albo The Sims 2, takie mam wrażenie. Tutaj jeszcze nie ma tylu opcji, no ale coś spróbujemy wymyślić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I gdzie ta nasza kocia? Aha! Jak żeś się dostała? Nie mam pytań. W ogóle nie wiedziałam, że to taki posąg jest. Okej. Okay. Wow. Nie wiedziałam, że tak mogą koty tutaj. No. Także to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba i usłyszymy się następnym razem w naszych piankowych perypetiach. No, trzymajcie się i pa, pa!